Która zamawiać kuczak? Ni hao, czyli dzień dobry po chińsku. I taki temat poruszę dziś w taśmach prawdy. Nie, nie, nie będę się ciągle witał. Zapewne wielu z Was wie, że ostatnio sporo rzeczy z ogólnie pojętej akwarystyki przychodzi do nas z Chin. A co ciekawsze, możemy je sobie sami kupić i pewnie dostaniemy je znacznie taniej niż w Polsce. A dlaczego? A dlatego, że po pierwsze, większość rzeczy można zamówić z darmową przesyłką, co raczej w PL się nie uda. A to znacznie podnosi koszty zakupu w naszym kochanym kraju. No i po drugie, sporo towaru z Chin jest ściągane przez przedsiębiorczych Polaków i odsprzedawane mniej przedsiębiorczym Polakom z chorem dalnym zyskiem. Porównałem kilka różnych rzeczy i wyszło mi, że na przykład towar zakupiony za 5 zł sprzedawany jest w Polsce za złotych 19, plus wysyłka oczywiście. Dlatego też kupując samodzielnie możemy znacznie obniżyć koszty. Ale film nie ma na celu zachęcenia do zakupów. Chińszczyzna kojarzy nam się z badziewiem. Pewnie, kiedyś tak było. Teraz towaru chińskiego jest tak wiele i tyle całkiem dużych i poważnych firm produkuje w Chinach, że to sformułowanie, czyli badziew się troszeczkę rozmywa. W akwarystyce badziewiem można nazwać towar, który nie spełnia naszych oczekiwań, czyli np. filtr po miesiącu zaczyna ciec jak rura w mojej piwnicy, albo grzałka gotuje nam wodę zamiast ją dogrzewać. Ale badziewiem możemy też nazwać towary, które niby są akwarystyczne, ale z drugiej strony poważny i szanowany akwarysta nie powinien ich nawet dotykać choć kusi. Przemysł akwarystyczny w Chinach produkuje bardzo dużo badziewia, ale też całkiem ciekawe rzeczy, na które powinniście zwrócić uwagę. Postaram się w tym filmie przeanalizować mały, podkreślam, mały fragment tego, co można kupić w Chinach. Na początek coś, co mnie zafascynowało. Po prostu musiałem to mieć. Już pędziłem po kartę kredytową, już prawie zapłaciłem, ale ostatnim rzutem oka zauważyłem, że długopisy nie są wliczone w cenę. I... Zrezygnowałem. Macie przed oczami USB Fish Tank. Tak, wyraźnie zabrzmiało tu słowo fish. To coś, bo nie wiem jak ten idiotyzm nazwać ma 3,5 litra wody. W cenę wliczona jest jedna roślinka, sztuczna, i trochę kamyków z jeleni. D nie z jasnej góry. Z jasnej, oczywiście. To coś ma oświetlenie coś z kranem, co ma imitować filtr, który chyba. Chyba, mówię bo nie wiem, przelewa wodę, no i ma oczywiście wyświetlacz LCD, na którym możemy zobaczyć zegar, kalendarz i inne pierdoły, które zasłaniają nam rybki i sztuczną roślinkę. To już nie jest kula nawet, to jest badziew. I to badziew na baterię. Oczywiście nie jest to jedyny model, który znalazłem. Pomysłowi Chińczycy wykombinowali, że w... Akwarium mogą stać nie tylko długopisy, ale zmieścić się tam może telefon i inne pierdoły biurowe. Ok, następne kuriozum. Chińczycy nazwali to coś lustrem, wazonem i oczywiście akwarium. Pojemność 2 litry. Wpuszczenie tu ryb to sadyzm. Jako lustro chyba się nie sprawdzi. Natomiast jako doniczka ta tu bym już zaczął się zastanawiać, jeśli ktoś chce uprawiać jakieś rośliny, na przykład błotne, te, które nie nadają się do akwarium, ale uwielbiają mieć korzenie w wodzie, to proszę bardzo. Zresztą, jako zwykła doniczka na ściany też mogłaby być. Modele są różne, z lustrem i bez. Na pewno nie daje się tego w żaden sposób zaliczyć do kategorii akwarium, ale ktoś wykombinował, że jak wpuści rybki, to będzie lepiej wyglądać. Taki chłyt malkettingowy. No i kolejne akwarium. Tu już na wypasie, bo aż 4-litrowe. I zrobiła je znana firma Bosansan, ci od belek oświetleniowych, ale nie tylko jak widać. Ten cudowny pojemnik można postawić sobie na biurku. Ma oświetlenie LEDowe, filtr i napowietrzacz. Po prostu wypas. Ryby z pewnością czują się w tym czymś genialnie. No i można to nie tylko podłączyć do sieci, ale również przez łącze USB. USB rządzi, LED rządzi. Zastanawiam się gdzie tego USB jeszcze nie można wepchnąć. I coraz mniej miejsc widzę. W każdym razie to kolejny badziewny pomysł. Idziemy dalej. Czego to człowiek nie wymyśli? Nie wystarczy żwir w akwarium, nie wystarczą naturalne kamyczki, nie wystarczą nawet zwykłe kamyczki barwione na różne oczojebne kolorki. Teraz mamy sztuczne kamyczki z żywicy, które absorbują światło i w nocy świecą. No genialny kuźwa pomysł. Ryby po prostu uwielbiają, żeby im się podłoga świeciła. No przepadają po prostu za tym. Zbrojniki w wielu wywiadach postulowały wręcz denne oświetlenie. I jest! Udało się! Kamyczki będą się świecić jak psu te no, oczy. No. Kamyczki nadają się do wystroju biotopu Odpust 2018. Do tego kogucik i kilka baloników, i jest wygrana w każdym konkursie biotopowym. Super hiper pomysł. Co jeszcze znalazłem? Eee, Mendozy. Znaczy Meduzy. Jak mamy w akwarium wszystko sztuczne, to i meduza może się w akwarium pojawić. Meduza zrobiona jest z silikonu i za pomocą przysawki można ją przymocować do dna, a potem zasypać kolorowymi kamyczkami. Meduza pływa w toni wodnej i świeci światłem fluorescencyjnym. Cały czas o czymś takim marzyłem, ale dzieciom może się spodobać. No właśnie, to wszystko jest zrobione pod dzieciaki ma się świecić i pływać, i świecić i pływać, i świecić i pływać. W następnym rzucie będzie miało melodyjki, a na sam koniec będzie zabawką interaktywną. Meduzę będzie można hodować i z nią rozmawiać. Chyba oglądając to wszystko trochę świruję, ale postaram się wytrzymać. Kiedyś były tylko klocki i dzieciom się i tak podobało. Teraz, okej, okay, nie chcę być wapnem mówiącym za moich czasów, to było dobrze, a teraz jest do dupy. Kiedyś były klocki? Są i teraz, voila! No to mamy klocuszki akwarystyczne i nie chodzi o coś, co akwarysta spuszcza w sedesie. Reklamowane jest to jako akwarium dla bojownika, że niby sam lubi pływać, to można go w szklance wody trzymać. Akwario Klocuch ma 350 ml pojemności. To ciut więcej niż w dużej szklance, ale i tak lepiej niż pojemniki z bojkami, które widuje na łódzkiej giełdzie. A co więcej, oprócz bojownika można w klocucha wsadzić baterie i mamy oświetlenie w tym czymś. Oczywiście kolor oświetlenia można przy zakupie wybrać. No i co najważniejsze, klocuchy można ze sobą składać, i mamy zabawę, że hej! Czekam na zestawy CO2 do klocucha i aktywne podłoża. Jedyną trudnością są podmiany wody. Można przy nich przez przypadek zassać bojka. Ale dzięki temu może znaleźć się wiatr, którego pojemność 10 litrów może być dla niego szokiem. Aha, jak kupimy 857 takich klocków, to będziemy mieli pojemność około 300 litrów. No, i kilka ścianek działowych w domu. Naprawdę warto. No dobrze, zobaczyliście kilka przykładów totalnych gniotów, które należy omijać szerokim łukiem. Ale Chińczycy nie robią tylko i wyłącznie rzeczy beznadziejnych i do niczego niepotrzebnych. Żeby to udowodnić i oddać im trochę honoru, postanowiłem pokazać kilka rzeczy, które z pewnością wielu z Was by się przydały. Klipy do mocowania szyb nakrywowych. Z szybą nakrywową jest różnie. Niektórzy ją stosują, niektórzy nie. Niektórzy kładą na wewnętrznych, szklanych wzmocnieniach, a niektórzy bezpośrednio na brzegu akwarium. Zależy to od wielkości zbiornika. Chińczyk wyprodukował takie fajne klipy wieszane na ściankach akwarium, które są idealne do osadzenia na nich szyby nakrywowej. Klipy pasują na akwaria o grubości szyby od 3 do 15 mm. Klip zrobiony jest ze stali nierdzewnej i posiada gumową uszczelkę po to, aby szyba nie leżała na metalowej powierzchni. Klipy nadają się przeważnie do akwariów bez szklanych wsporników, ale i tam można je zastosować. No chyba nikt mi nie powie, że to jest głupi pomysł. Następny gadżet. Akrylowe mocowania do rur filtra zewnętrznego. Każdy kto kupuje filtr zewnętrzny w czasie jego montowania przekona się, że rury są sztywne i pomimo zastosowania przyssawek potrafią wygiąć zarówno wlot jak i wylot filtra w trzy dupy. Zamiast rurek biegnących równolegle do szyby mamy rurki biegnące tam gdzie chcą. Taki mały gadżecik powoduje, że rury są zainstalowane tak jak powinny. Nie trzeba wtedy mocować ich wewnątrz już na żadnych przesówkach. Takie mocowanie posiada wkręty, które dostosowują je do każdej grubości szyby stosowanej w akwariach, jak i wkręt dostosowujący mocowanie do każdej rury filtra zewnętrznego i jest prosto i jest ładnie i jest tanio. No i coś dla miłośników chińskich trawników. No może nie do końca trawników, Taki oto Mosbol, czyli pojemnik, który od wewnątrz wypychamy mchem, zakładamy pokrywkę, mech przerasta przez otwory w pokrywie i mamy kulkę mchu na dnie. Łatwo później taki mech przycinać i przenosić w inne miejsce do akwarium, jeśli oczywiście przyjdzie taka konieczność. Nie jest to oczywiście rzecz niezbędna dla akwarysty mcharza, ale ja przynajmniej widzę jej przydatność, a wiem co mówię, bo wielokrotnie próbowałem zrobić kulę z mchów wszelakich z lepszym lub gorszym skutkiem. Taki fajny gadżet, i moim zdaniem przydatny. Można oczywiście inaczej, ale i takie rozwiązanie też się sprawdzi. Jak więc widzicie, Chińczyk robi straszne knoty, ale potrafi też zrobić rzeczy całkiem fajne i przydatne. Tak jak mówiłem na początku filmu, wiele z tych rzeczy można kupić w Polsce. Są to te same produkty, które można kupić w Chinach, sprowadzone do nas po podniesieniu ceny, wystawiane na różnych aukcjach. No cóż, Niektórzy boją się wykorzystać kartę kredytową do zakupów za granicą, niektórzy nie chcą na towar czekać miesiąc czasu, więc niektórzy na tym zarabiają. Nie potępiam, na tym polega handel. Są też tacy, którzy w ogóle nie sprowadzają żadnego towaru, proponują tylko zawoalowane pośrednictwo w zakupie czyli niby kupujesz w Polsce, bo płacisz na polskie konto i minimalnie drożej niż w Chinach. Ale towar i tak przychodzi w ciągu miesiąca, bo sprzedający w Polsce nie robi nic oprócz przekazania naszego zamówienia do sprzedającego w Chinach. Czyli dostaje 5 zeta za jakiś towar i kupuje go w Chinach za 4 zeta, podając do odbioru adres swojego klienta. Zarobił złotówkę, nie ruszając 4 liter z domu. Nie namawiam Was do żadnych zakupów, ale polecam zobaczenie chińskich serwisów sprzedażowych, bo czasem naprawdę można kupić całkiem fajne i przydatne rzeczy. W naszym hobby. To tyle ping-pong.